kreatywnej. Dzisiejszy program to będzie przegląd szafy, taki noworoczny przegląd szafy, bo tak mi się nazbierało tych rzeczy, no jak wiecie, bo oglądacie, ci co oglądają regularnie, mam tego tyle, że po prostu już nie bardzo było jak nawet wyjmować z tej szafy. No i to nie są wszystkie moje ubrania, bo część letnich ubrań, takie wiecie, estradowe ciuchy oraz na przykład marynarki mam tutaj na górze, w garderobie tej studyjnej, ale takie rzeczy, które noszę codziennie, typu właśnie swetry, spodnie, spódnice moje, ciuchy takie do pracy na co dzień mam na dole w szafie. No i ta szafa została wyczyszczona i dzisiaj pokażę Wam relację właśnie z czyszczenia tej szafy i być może będziecie w stanie mi trochę doradzić, które z tych rzeczy jeszcze powinnam sobie może zostawić, bo tam niektóre, co do niektórych mam wątpliwości, ale pokażę Wam rzeczy, które praktycznie już na 90% wystawię na Vinted. No a oczywiście są to rzeczy jakościowe, z dobrych materiałów, z wełny, albo przynajmniej ze sporą domieszką wełny, ze szlachetnych dzianin, tkanin, także jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany, to zapraszam Was na Vinted i oczywiście od razu zapowiadam, że moi subskrybenci, moi stali widzowie będą mieli zniżkę 20%, jeżeli podadzą właśnie w wiadomości w Vinted, że są moim, ta osoba jest moim subskrybentem. Więc zapraszam Was już teraz na tą relację z mojej szafy oraz właśnie na końcu będę pokazywać, które z tych rzeczy faktycznie sprzedaję. No, będą może dwie rzeczy, które będę miała wątpliwości i właśnie o te rzeczy Was chcę zapytać, jakie macie zdanie na ten temat. Oczywiście bardzo proszę Was o subskrypcję mojego kanału. Jeżeli oglądacie, to polubcie filmik i zasubskrybujcie. To jest bardzo ważne dla rozwoju kanału i bez tego, bez Was, bez Waszych subskrypcji ten kanał się nie będzie rozwijał, a chciałabym, żeby dotarł do większej publiczności, także bardzo Was proszę i przechodzimy dalej. Moja mała szafa, znaczy duża szafa, ale jak na moją ilość ubrań to jest za mała. Już część rzeczy tutaj wyjęłam, żeby je obejrzeć, posegregować, co tak naprawdę chcę zostawić. Jak widzicie, jest tu strasznie upchany. Mam nadzieję zrobić w tym trochę remanentu. Zaraz Wam tu pokażę po kolei rzeczy. Być może właśnie niektóre z tych rzeczy będę się chciała ich pozbyć. Ze względu na to, że co prawda mają świetną jakość, bo ja naprawdę kupuję w zasadzie same rzeczy z super materiałów, z jakichś wełen, kaszmirów, jedwabi i takich wysokojakościowych tkanin, ale... No ale po prostu nie noszę wszystkiego, no i będę musiała się trochę tego pozbyć, także jeżeli któraś z tych rzeczy Wam się spodoba, możecie pisać. No i tak, pierwsze już wyjęłam wcześniej tą spódnicę, wiecie co, jest przepiękna ta spódnica, to jest w ogóle spódnica Hobbs London. Będę Wam tam pokazywać przebitki z tymi ciuchami, które znajdę. Świetna spódnica z wełny, już Wam powiem skład i waham się z tą spódnicą. Proszę doradźcie mi, czy zostawić sobie tą spódnicę, czy się jej pozbyć, bo co prawda ona mi się mega podoba, ale ja rzadko noszę aż tak dużo, aż tak beżowe rzeczy, w sensie całość stylówki, żeby była beżowa. To mi się rzadko zdarza, a podobają mi się takie beżowe rzeczy w stylówkach właśnie takich tone on tone. Podobają mi się w takich monokolorystycznych stylizacjach. Nie przepadam za łączeniem beżu z innymi kolorami. To jest 60% wiskoza, 40% wełna. No mega, mega ciuch i super, super jakość i pięknie to wygląda. Tylko nie wiem, czy to jest w moim stylu do końca. Po prostu wydaje mi się, że takie eleganckie, ołówkowe spódnice to jest nie mój styl i ja się nie do końca czuję sobą w tych rzeczach. Bardzo mi żal tej spódnicy się pozbywać, bo naprawdę to jest bardzo dobra marka Hobbs London. Rozmiar 8, czy to jest S-ka typowa? Ona jest na mnie dobra, właściwie pod każdym względem jest na mnie dobra. Wielkościowo, długościowo, ja mam 1,65 m. No i to jest taka długość za kolanko, no ale jest fajna, taka obcisła. Co sądzicie? To jest jedna rzecz, której na pewno, nad którą się zastanawiam właśnie, czy się jej pozbyć. Skoro już idziemy spódnicami, no to zrobię taki mały dla Was tu remant. Oczywiście ta spódnica zostaje, bo to jest mój top ostatnio. To, co przed chwilą widzieliście, te trzy spódnice falbaniasta, taka imprezowa trochę. Ta spódnica z wiskozy, ruda taka... też zostaje na razie, bo mi pasuje do takiej projektanckiej bluzki mego projektu. No i moje ukochane, jedwabne spódnice, które bardzo dużo używam. Tutaj jest taki ścisk, że nie da się używać tej szafy. No i teraz mam taki wieszak ze spódnicami, które de facto nie za często
noszę. Jedna z tych spódnic na pewno zostaje, to jest taka długa maxi wąska spódnica. Też rzadko ją noszę, ale noszę, bo już kilka razy ją miałam w tamtym roku i mi pasuje świetnie do takiego swetra z kolorowymi guziczkami, także jej nie wywalam, w cudzysłowie nie wywalam. No i tutaj jest spódnica, którą kupiłam, vintage spódnica 100% wełna. Zobaczcie, marka Compliment z Londyn. No i to jest przepiękna spódnica, ale jest na mnie jednak minimalnie za mała. Ja myślałam o mojej przyjaciółce, jak chodzi o tą spódnicę, ale ona chyba się nie czuła też dobrze w takim kroju spódnicy. Ona jest taka klasyczna i to jest, kochani, dziesiątka, ale taka dziesiątka sprzed 30-40 lat, czyli w zasadzie to jest 34, bo ona jest bardzo wąziusieńka w pasie, jest wąska w biodrach, albo na szczupłą 36, albo na 34, no i tej spódnicy się zamierzam pozbyć, ponieważ po prostu no, nie czuję się w niej, jest zbyt obcisła, obciskuje mi tu brzuch i czuję się w nim niekomfortowo, nie, dosłownie, fizycznie niekomfortowo, aczkolwiek ma śliczny brąz, przepiękny kolor brązowy według mnie, więc no po prostu szkoda jej, ale będę musiała ją odsprzedać. Także ona niestety jest out. Kolejna spódnica to taka moja też wełniano-wiskozowa spódnica marki Wii 36, ale jej się nie pozbywam, bo chociaż rzadko noszę takie kroje, to mam świetny ten jedwabny kardigan fioletowy do tego, więc na razie ją zostawiam. Mam tu też tą spódnicę, moją taką ciemnoróżową, fuksjową MS Marks & Spencer i ją noszę do takiej bluzki na elegancko, więc jej się nie pozbywam, bo bardzo lubię ten kolor. I to nie wiem, czy to nie będzie jedyna ołówkowa spódnica, którą sobie zostawię, bo tutaj mam już spódnicę moją odświętną, której na pewno się nie pozbędę, tej Pinko. I kolejna spódnica to taka moja rozkloszowana spódnica Oasis, 34 rozmiar. No i dawno jej nie nosiłam, ale bardzo podoba mi się ten wzór i kolor, więc się na razie jej nie pozbywam, bo to jest taki rozkloszowany krój, który ja bardzo lubię nosić, więc na razie zostaje. Kolejna rzecz, a mianowicie spódniczka vintage, którą kupiłam w sklepie vintage za 5 zł. Jacques Fate Paris i ta spódnica zostaje. Na razie zostaje, bo ona jest taka bardzo ciekawa, ma kolorystykę, jest taka fajna. No, na razie się jej nie chcę pozbywać, muszę zobaczyć jeszcze na wiosnę, do czego ona mi będzie pasować. Jeżeli we wiosnę się okaże, że jej nie noszę, to być może się jej jednak pozbędę, ale na razie jeszcze spróbuję z nią. Tu mam świetną spódnicę, naprawdę mega. Znowuż to jest Promod z wełny, taka asymetryczna spódnica i nie wiem czemu, ale tej spódnicy w ogóle nie noszę. Raz ją chyba miałam na sobie, a jest naprawdę piękna i ja nie rozumiem sama siebie, czemu jej nie noszę. Chyba muszę spróbować jeszcze, ale jest bardzo prawdopodobne, że ją wystawię na Vinted, jeżeli się mi nie sprawdzi. Zobaczcie tutaj przebitki i koniecznie piszcie, czy się pozbyć tej spódnicy, czy nie. Nie wiem, sama się nie mogę zdecydować. Jeszcze tu ją przymierzę i powiem Wam na końcu filmu, co myślę o tym. I tak, kochani, spódnica tutaj czerwona teraz, taka vintage Max. Tego się nie pozbywam, bo mam czerwony golfik i bardzo lubię nosić tą spódnicę do tego golfa i do jakiejś kamizelki albo do marynarki, także ona zostaje. A spódnicę w kratę teraz. No i tak, z tego się raczej niczego nie pozbywam, bo te spódniczki w kratkę to jest moje ulubiony rodzaj spódnicy w ogóle. Krótka, taka weekendowa, tutaj mam drugą taką w krateczkę, tą szarą, ją też bardzo często noszę. No i powiem Wam, że tej spódnicy jeszcze nie miałam na sobie nigdzie na zewnątrz, ale jest piękna. Na razie jej się nie pozbywam. No i ta zielona też jest często przeze mnie noszona, więc jeszcze ten sezon pewnie zostanie następny. No i oczywiście tu są moje spodenki w szkocką kratę, które są moim oczkiem w głowie. Teraz spódnice skórzane. No i chyba z tego nic nie wylatuje niestety. No a tutaj mam moją ukochaną vintage spódnicę w ten wzór wężowy od mojej mamy. Piękna vintage spódnica, więc na pewno się jej nie pozbędę. To na razie tyle. I teraz spodnie. Ja spodnie mam już przeselekcjonowane w zasadzie
I chyba nie ma tu nic, czego bym nie nosiła. Nowe spodnie, te aksamitne, oczywiście, że zostają. Zastanawiam się nad dzwonami, ale mam tylko jedne w sumie, niebieskie, drugie. No i moje spodnie, te zamszowe, vintage rozpinane z boku, oczywiście zostają tak samo jak te angielskie wiodełkę. Moje garnitury, no i tak, kochani, te garnitury zostają, a ten garnitur to idzie do top 10. Już go zabieram na górę i będziecie widzieć za chwileczkę przypomnienie stylóweczek. No i tak, kochani, z tej części szafy to już jest wszystko. Zamykamy tą część szafy, no i teraz lecimy dalej. No i moi drodzy, swetry. Ze swetrów na pewno będę musiała zrobić przegląd, bo mam tak pełne półki swetrów. Kocham swetry, ale trzeba też podejmować decyzje. Trzeba się pozbywać rzeczy, które się rzadko nosi, albo po prostu... Wiecie co, czasem kupuję coś fajnego, co noszę, ale później kolejna rzecz jest jeszcze bardziej ulubiona, no i tamta druga rzecz zostaje troszkę już zaniedbana. A tak szczerze szkoda, bo dużo swetrów jest tak fajnych, że ktoś będzie miał z nich frajdę. No i tak, wyjęłam tu już trochę swetrów i zacznę od tego, że tutaj mam taki bezrękawnik swetrowy, który na pewno zostaje, bo on idealnie wprost pasuje do tamtego garnituru kolorowego. Także jest mega. Mam tutaj też sweter, który chciałabym pokazać Wam za chwilkę, przymierzyć i pokazać Wam, co sądzicie o tym, bo mam nowy pomysł na ten sweterek. To jest John Rocka w ogóle i bardzo fajny skład, z tym, że jest to mohair, który przy mojej delikatnej skórze trochę mnie gryzie. Aczkolwiek jest to sweter, który się nosi nie na gołą skórę, tylko na inne już ubranie, więc pomyślę o nim. No i teraz tak. Tu mam też bardzo fajny sweter, który bardzo rzadko ostatnio noszę, Topshop, i to jest rozmiar 8, taki z takim wielkim golfem, jest cieniutki, więc ja go noszę na jakąś bluzkę oczywiście, ale też szczerze Wam powiem, że ostatnio go mało nosiłam, więc też będziemy się zastanawiać, czy ten sweter nie pójdzie sobie dalej, bo jest świetny, ale to jest taki długi sweter, wiecie, do wąskich spodni, do rurek, do leggingsów. No i to jest tak, tutaj mam moje dwa ukochane swetry, które nigdzie się nie wybierają. No i teraz mam ten mój sweter vintage, który mi się bardzo, bardzo podoba, ale mam tak rzadko okazję nosić ten sweter. Nie mam teraz fazy na czerń. To jest, widzicie, czarny sweter z tymi koralami taki wyszywany, jest w perfekcyjnym stanie, taki nietoperzowy, oversize. Jest to przepiękny sweter. No i szczerze mówiąc też, no też piszcie, co sądzicie, ja tam mam jakąś stylówę w tym swetrze, zdjęcia, no nie wiem co robić, bo bardzo, bardzo rzadko go noszę, jednak jest piękny, jest bardzo ciekawie zrobiony, ma takie piękne to zdobienie, no i mam dylemat, czy się go pozbywać, czy mu dać jeszcze szansę, czy po prostu sobie go odświeżyć i przypomnieć. No i teraz coś, czego się na pewno pozbywam, a to ze względu na to, że tak szczerze po prostu nie mam do czego tego nosić. Miałam kiedyś więcej rzeczy w fioletach, teraz w zasadzie już nie mam i to jest taki długi kardigan, bardzo fajny, Sisley, więc mega marka. Jeżeli ktoś bardzo lubi fiolety, to powinien mu się spodobać i ten sweter to jest niby XL, ale to jest wąskie, naprawdę, to jest wąski sweter, 100% wełna. Naprawdę przepiękny sweter, no tylko po prostu u mnie jakoś ten sweter się nie sprawdza. Pewnie właśnie ze względu na tą kolorystykę, że jednak ja mam dużo bordo, ale takich fioletów mam niewiele i tak naprawdę po prostu ja nie mam z czym tego swetra za bardzo zestawić. Więc wolałabym, żeby nie marnował się tutaj u mnie. Kolejny sweter, o którym myślę, żeby się go pozbyć, to jest taki właśnie sweter rozpinany na plecach na całej długości, całkiem fajny skład, to jest Culture, więc też bardzo fajna firma, taki oversizing mechaty, na pewno ten fioletowy odchodzi, a te dwa swetry, zaraz się zastanowimy, co z nimi, oraz ten moherowy. No i teraz dalej, tutaj mam swetry, które... Tutaj mam sweter wiosenny, który będę nosić na 100%, a tu mam jakieś bluzy po domu, to w ogóle się ich nie pozbywam. Natomiast mam dwa te swetry z alpaki i teraz się zastanawiam, czy po prostu się nie pozbyć jednego. Tutaj mam ten beżowy sweter,
i taki sweter w takie wyraziste wzory, szary. To są praktycznie identyczne swetry, tylko jeden jest szary, drugi jest beżowy. No i myślę o tym, który z nich oddać. Jeden z nich na pewno sprzedam. Na dwa takie swetry nie mam miejsca. O tak podobnych parametrach i o identycznej wełnie, bo to jest 100% alpaka te sweterki. Tak, tu mam taki sweter vintage, który na 100% ze mną na razie zostaje, bo go bardzo lubię. Co prawda trochę mam problem z tymi włosami, bo wiecie, te swetry strasznie się obierają, ale ten kolor kocham, więc na razie się go nie pozbywam. Taki typowy vintage, bardzo słodziutki, bardzo ozdobny sweterek, uwielbiam. No i oczywiście, że mój sweter wnuty, mój żółty sweter oversize zostają. Mój sweter ten kurczakowy, kanarkowy też. Kolejny ten wielki sweter z H&M-u z alpaką również zostaje ze mną, bo też go bardzo kocham. No i jeszcze jest ten, o którym się zastanawiam, bo ja naprawdę bardzo mało noszę w zimie jeansów i mimo, że on mi się naprawdę wizualnie mega podoba, to też znowu jest kolejna rzecz, że on będzie noszony raz w roku i będzie leżał. A może komuś się bardzo spodobać? Supermarka Arabella Addison. Rozmiar L, ale słuchajcie, ja mam SK i on jest fajny, bo on jest taki lekko oversize'owy. Może być na każdy rozmiar, 80% wełna. Super, super piękny sweter, taki pastelowy. Tylko po prostu, no tak jak mówię, ja noszę tam jeansy w zimie raz na dwa miesiące. No i ten sweterek sobie będzie tak leżał i czekał na kolejną okazję, więc może fajniej by było się go pozbyć, zamiast go trzymać na siłę. No, tu już mam bluzy, których się absolutnie nie zamierzam pozbywać, bo to są moje jedyne bawełniane bluzy, takie na wiosnę, które noszę. A teraz jeszcze golfy i kardigany, ojej, jest tego trochę. Tu mam bolerkę takie wyjściowe, no i oczywiście tego typu golfy, kaszmirowe i wełniane. I małe sweterki, to jest na wagę złota, więc tego się nie pozbywam. Mój zielony od Ralpha Laurena. I tutaj z czystej wełny śliwkowy, ten z kaszmiru beżowy, czerwony, uwielbiam go. Oraz sweterek też z czystej wełny, szary. No i to są takie rzeczy, których ja się raczej na pewno nie pozbędę. A przy okazji pokażę Wam, co dostałam wczoraj od mamy. Mama sobie kupowała bieliznę Intimissimi, no i byłyśmy z tej okazji właśnie w Intimissimi i kupiła mi pierwsza chyba nowa rzecz, którą mam od 2 lat, tak? Bo 2 lata nie robiłam żadnych zakupów nowych, ale stwierdziłam, że no nie ma co też się tak zarzekać, bo i tak czy inaczej robię zakupy prawie wyłącznie w Lumpeksach, więc nawet jeśli co jakiś czas kupię jakąś jakościową rzecz w sklepie, no to się też nic nie stanie, ale za to będę promowała i będę kupowała rzeczy tylko z takich firm, które mam poczucie, że robią właśnie rzeczy jakościowe, które nie wylądują zaraz w śmietniku. No i kupiłam sobie taki piękny takim szaro-niebieskim kolorze golfik z wełny z jedwabiem czysta wełna z jedwabiem. No właśnie, to jest coś takiego, co bardzo lubię u Intimissimi i to jest właśnie z tych znowu ściągaczowych rzeczy, które kocham. Pewnie niedługo zobaczycie ten sweterek w jakichś stylówkach, w sensie nie w holu lumpeksowym, bo to jest rzecz akurat nowa. No ale dziękuję bardzo mamie, bo wspaniałe to jest. Pierwsze miał być to prezent od mamy dla mamy, czyli chciała sobie to sama kupić, ale okazało się, że rękawy są za długie, no i dostałam to ja. No i super. Więc kolejny golfik w kolejnym kolorze mam, co jest ekstra, bo te cienkie golfiki to jest rzecz wspaniała. No i lecę dalej. No i ten oczywiście kardiganik, taki cudowny z tymi guziczkami aksamitnymi, absolutnie nigdzie nie wyląduje, tylko zostaje. Sweter od Marka Kane'a, który też wiele razy pokazywałam, z tym rysiem. Kocham go też, to jest wełna z jedwabiem również. Też nigdzie nie idzie sobie. Mój sweter od Armani'ego, ten taki, taka narzutko sweter wiązany też. I w zasadzie chyba tutaj nic nie wyląduje już, bo ja tutaj już to wielokrotnie przeglądałam. Tu jest mój taki ten ala węgierski sweterek z wełną. Tutaj raczej to nie jest 100% wełna, ale duży procent wełny. No i Gabbana, Dolce & Gabbana. Ostatni ten mój kaszmirowy sweterek.
oraz sweterek topshopowy z angorą i z wełną zostają. Tutaj mam taki kardigan, który czasem noszę, bardzo wąski, ale tym bardziej go nie sprzedam, bo on już jest taki minimalnie sfilcowany. Tu mam sweter od Benetton, zapinany, czerwony, bardzo fajny, on się przydaje bardzo często. No i w zasadzie, kochani, tutaj nic chyba nie ma. To jest mój taki kardigan kaszmirowy z tym futerkiem, który był w stylizacjach świątecznych, i mój ukochany zielony kardiganik z kaszmiru. Więc to już są same moje takie, wiecie, basiki, perełeczki, które noszę bardzo często. Tego nic nie idzie, natomiast ta strona, tutaj mamy dużo nowości. Mój sweter z niedawnych Holif, te piękne wzory, to są takie grube rzeczy, które na przykład przydają się na wyjazdy zimowe, na wycieczki, na spacery, więc tego się też absolutnie nie zamierzam pozbywać. To na przykład do tych moich ukochanych spodni brązowych noszę. A tutaj mam niebieski sweterek, co jest sweter mój ukochany, który bardzo lubię nosić do tych jasnych jeansów. Jeżeli noszę je, to z tym swetrem. Dlatego zastanawiam się, żeby właśnie ten szary sweter w gwiazdy oddać, bo pewnie dwóch takich nie będę nosić. No i ten z szerokimi rękawami, z tymi wiązaniami tutaj z kaszmiru czystego, też oczywiście zostaje. No i teraz tak, kaszmirowy sweterek obcisły zostaje, bo to jest rzecz taka basicowa, która do wszystkiego pasuje, chociaż ostatnio często go nie noszę, ale on na pewno zostaje. No i mój sweter od Marie Lund też zostaje, bo ja go bardzo lubię, mimo że ostatnio go nie nosiłam, ale to, wiecie, to jest akurat z tymi swetrami tak, że czasem są takie fazy, że się czegoś nie nosi, potem się do tego wraca, a ja ten sweter bardzo, bardzo lubię i on jest też z czystej wełny. Więc wydaje mi się, że akurat tutaj z tych swetrów już więcej nic nie będzie szło. Tu jest ten sweter, który noszę do tej szkockiej spódnicy. Jest przepiękny, też z wełną i z kaszmirem. Tutaj mam taki sweter trochę podomowy, bo to jest taki minimalnie sfilcowany, długi, czarny sweter z kaszmiru, który noszę do leggingsów nieraz w domu. No i oczywiście takie rzeczy nie wyrzucam. Kaszmirowy golf, taki trochę szerszy, bardzo fajny też. Zostaje. No i kochani, w zasadzie tutaj już niczego się nie będę pozbywać, bo ostatnia rzecz to jest kaszmirowy sweterek w takim limonkowym kolorze, który też bardzo lubię i też ostatnio, co prawda, mało noszę, ale będę nosić, bo tak jak mówię, no to są takie fazy moje. Ja mam fazę, że coś noszę, potem odpoczywam od tego i znów to noszę, zwłaszcza jak to jest kaszmir albo takie tego typu włókno, które kocham po prostu. No, także tutaj już, moi drodzy, tyle. Jak widzieliście, odkładałam trochę rzeczy już do następnego vloga, który będzie top 10 moich spodni, swetrów i koszul. Aczkolwiek nie wiem, czy nie zrobię od razu w jednym programie jeszcze dodatkowo właśnie płaszczy, żakietów i akcesoriów, ale wtedy ten program będzie dosyć długi, więc jeszcze to przemyślę. W każdym razie nie chcę, wiecie, tak rozciągać już tych programów podsumowujących do końca stycznia, bo jest tyle nowych tematów, że już nie mogę się doczekać jakby programów kolejnych, takich noworocznych, na nowe sezony. No i zobaczymy. Ale w każdym razie będzie na pewno ten program następny i z tych, co tam widzieliście rzeczy, wybiorę takie rzeczywiście super topowe, które moim zdaniem są najlepszymi zdobyczami z zeszłego roku. Tymczasem, co tak naprawdę wystawiam, kochani, na Vinted? Zdecydowałam się wystawić więcej niż tam jeszcze wczoraj w tej szafie, przy tej szafie, Wam mówiłam, bo jednak mam naprawdę dużo rzeczy i stwierdziłam, że nie ma sensu nosić rzeczy nie w swoim stylu. Mam takich kilka perełek w różnych stylach, które faktycznie no, zostawiam, bo one i do stylówek, i do różnych tego typu programów tutaj na kanale mi się przydadzą. Ale są też rzeczy, które są piękne, ale no naprawdę ja się w nich nie czuję i raczej już kolejnego programu tego typu nie zrobię, jak te, w których były, więc po prostu zdecydowałam się je wystawić. I będę sobie odkładała rzeczy tam z przodu. Sprzedaję tą spódnicę, słuchajcie. Dlaczego się zdecydowałam ją sprzedać? Wiecie co, ja ostatnio stwierdziłam, że tego typu w ogóle spódnice, ja się w nich nie czuję najlepiej. Po prostu nie są najlepsze dla mojej figury. Nie mówię, że źle w nich wyglądam, ale w porównaniu do innych spódnic, tych, które naprawdę lubię nosić,
to po prostu nie czuję się tak stuprocentowo dobrze w tym. Mimo, że kupiłam tą spódnicę, bo mi się bardzo podobała, bo naprawdę to jest piękna spódnica z wełną, ma piękne kolory, zobaczcie, takie zestawienie, naprawdę fajne zestawienie barw, kratka jest modna, w ogóle właściwie wszystko mi się podoba, fajna marka, Kokai, no i one kosztowały prawie 30 zł, tutaj nawet jest cena, i no niestety jakoś stwierdziłam, że chyba to nie jest do końca mój styl i jednak będę się trzymać tego, że noszę te rzeczy, w których się czuję stuprocentowo sobą, dobrze i sobą. Więc ta spódniczka odchodzi, możecie sobie ją kupić na Vinted. Już za, wiecie co, nie wiem czy wszystko wsadzę od razu dzisiaj. Być może to będzie w ciągu następnych 2 dni, będę dodawać te rzeczy, bo piszę teraz też pracę dyplomową, no i nie mam czasu, żeby tak hurtowo cały czas wstawiać ciuchy. No i od razu Wam pokażę sweter, który zdecydowałam się sprzedać, a dlatego go też sprzedaję, akurat ten wybrałam, że on pasuje do tej spódniczki. Być może ktoś będzie chciał sobie stworzyć ten zestaw, który tam zobaczycie w stylówce. I właśnie to był ten sweterek z alpaki, to jest baby alpaka, jest przemilusieńki. Ten sweterek właśnie bardzo ciekawie wygląda z tą spódniczką moim zdaniem. Te kolory się uzupełniają, one są takim swoim odbiciem. I jeżeli komuś się ta stylówka podobała i ma rozmiar 36, to jak najbardziej zachęcam Was, bo to będzie bardzo fajny zestaw i naprawdę te rzeczy w stosunku do ich jakości i wartości nie będę wystawiać dużo, no i macie zniżkę dodatkowo. Tak więc ten komplecik, może być osobno lub razem, ląduje na Vinted. Kochani, idę dalej i teraz mam spódnicę, co do której się waham. Pokażę Wam tam przebitkę w tej spódnicy. Bardzo mi się podoba ta spódnica. Nawet nie czuję się w niej tak źle, tylko ja rzadko te beże noszę. Jeżeli noszę beże, to raczej w takiej wersji spodniowej, wygodnej bardzo. No i ta spódnica, mimo że no mega mi się podoba, to właśnie się waham. Poradźcie mi, czy sobie ją zostawiać, czy nie. Rzadko noszę w takim eleganckim, biurowym stylu rzeczy, a ta spódnica mi się tak właśnie kojarzy. Wiecie, ja mam taki zawód wolny, no i oprócz tego jestem nauczycielką niby, ale ja w szkole uczę plastyki, więc ubieram się bardziej kolorowo, bardziej młodo, nie ubieram się aż tak elegancko na co dzień, więc dlatego zastanawiam się nad tą spódnicą, czekam na Wasze porady. No i niestety sprzedaję tą moją spódnicę designerską. Broniłam się rękami i nogami. Jacques Fate Paris, ona ma nawet numer seryjny. To jest naprawdę piękna spódnica z takim rozcięciem na nodze. Ma cudowny zestaw kolorów, taki trochę na lata 60. w takie psychodeliczne wzory. Śliczna, naprawdę jest przepiękna ta spódnica, bardzo mi się podoba. Ale niestety ona do mojej figury się nie nadaje, jest nierozciągliwa. I ja mam tutaj kupę szerszą, w związku z tym no po prostu naciąga się w nieodpowiednim miejscu. Wystarczy, że tam pół kilo mi gdzieś przybędzie i po prostu zaczyna to się napinać i ciężko jest w tym usiąść. Więc ta spódnica jest nieelastyczna, ale jeżeli będzie na kogoś dobra, jeśli ktoś nie ma takiej siedzenia takiego wystającego jak ja, no to ona jest bardzo wygodna w ogóle. Też przez to rozcięcie się fajnie układa i jak się chodzi, to tak wygląda dosyć fajnie, sexy. No i to jest niezły skład, bo wiskoza i acetat, czyli włókna pochodzenia naturalnego. Stworzone przez człowieka, ale pochodzenia naturalnego. Bardzo ładna spódnica, polecam serdecznie. Niestety zdecydowałam się też sprzedać tą spódniczkę. Coraz mniej noszę mini i jeżeli noszę mini, to zazwyczaj albo są to krótkie spodenki, albo są to takie rozkloszowane jednak spódniczki. No, bardzo lubiłam tą spódnicę, powiem Wam, naprawdę jest ekstra. To jest vintage spódnica Max, rozmiar 36 też i ona jest niedobra. Ale wiecie co, już trochę ją ponosiłam i stwierdziłam, że aż tak tych ołówkowych spódnic nie noszę, mimo że to krótka spódnica, to zdecydowałam się ją sprzedać. Ona ma 65% wełny, 20% poliamid i 15% moheru, więc tak naprawdę tu jest tylko 15% sztucznych włókien, naprawdę piękna, z takiej grubej wełny i cudowny ma kolor ta spódnica. Zobaczcie, jak ona jest ładna. Jest naprawdę świetna. No i to jest głównie przez krój, bo wiecie co, jeśli lubicie takie węższe spódnice, jeśli lubicie mini, to jest cudowna zdobycz i naprawdę ten kolor, zobaczcie, to jest idealny kolor do mojego golfa. Dlatego się tak biłam z myślami, bo bardzo lubiłam zestawienie tego golfa z tym i na to jakąś kamizelkę albo marynarkę.
To mi się bardzo podobało, no ale jednak noszę to na tyle rzadko, że uważam, że ktoś bardziej skorzysta po prostu z tej spódnicy, bo jej szkoda. Szkoda, żeby wisiała i była noszona raz w roku. No i kolejna spódnica, która ląduje na Vinted, to 10, czyli rozmiar 36-38. W żadnym wypadku, kochani. Wiecie co, dawniej były mniejsze rozmiary. My co kilkadziesięcioleci powiększamy rozmiarówkę, czyli to, co kiedyś było 10, to teraz to jest 6. Czyli to jest rozmiar 34, bo ona jest bardzo wąziusieńka. Ja mam 36, takie raczej typowe. I ja wejdę w tą spódnicę, ale jest tak napięta tu w okolicy brzucha, że no nie polecam osobom, które mają takie typowe 36. Jeżeli macie taki rozmiar między 34 a 36, to będzie na Was dobra i trzeba mieć wąską talię, bo to jest spódnica vintage z lat 70 i ona naprawdę ma wąską talię. Jest przepiękna, nie ma żadnych uszkodzeń. Zobaczcie, w jakim stanie jest ta wełna. W cudownym stanie, w ogóle tu nic się z tym nie dzieje. 100% wełna, angielska spódnica, taka klasyczna w przepięknym kolorze takim ciepłobrązowym, takim trochę miedziano-brązowym. Naprawdę ta spódnica mi się bardzo podoba. Gdyby nie to, że ona jest rzeczywiście na mnie za mała, to bym się na pewno jej nie pozbyła, bo to do tych retrostylizacji albo w ogóle takiego eleganckiego stylu, do pięknej bluzki albo do jakiegoś swetra kaszmirowego, to wygląda przepięknie. Namawiam, jeśli ktoś jest niewielki i lubi taki trochę styl retro elegancki. No i postanowiłam też sprzedać tą spódnicę Promodu z wełny. Ona jest też bardzo fajna. Wiecie co, tutaj jest metka, już Wam powiem. To jest też w dużym stopniu naturalna spódnica. 77% wełny. Reszta jest sztuczna, ale generalnie no, też większość wełna i ona ma przefajny krój, zobaczcie. Taki ciemnoczerwony kolor. Ja miałam taką fajną stylówkę z moją kurtką skórzaną czerwoną do tego i to też fajnie wyglądało, ale po prostu też dłuższe spódnice tak rzadziej noszę. Mam kilka już teraz dłuższych, które lepiej mi pasują, lepiej do mojego stylu i do mojego charakteru pasują. Ta spódnica jest naprawdę superowa i to mi się bardzo podoba to. Miałam tą spódnicę w zeszłym roku na święta włożoną do takiej bluzki morelowej z jedwabiu. Bardzo fajnie to wygląda, ale wiecie co, naprawdę rzadko ją noszę, a od tamtego czasu ani razu jej nie włożyłam, mimo że jakby patrząc na nią bardzo, bardzo jest świetna, jest w ogóle mega, no ale po prostu nie wiem, czasem tak jest, że coś niby jest fajne, a się nie sprawdza, nie, jakoś nie wpasowuje się w moje inne rzeczy, w mój styl, no jak mam to nosić tylko na święta, no to wiecie, to nie warto, to warto, żeby ktoś to nosił, bo to jest naprawdę fajny ciuch i wolałabym, żeby ktoś z Was, albo po prostu jakaś osoba, której się mega spodoba ten ciuch, miała z tego frajdę i po prostu nosiła to często. Tak, to są spódnice i spodnie, teraz swetry. No i moi drodzy, zdecydowałam się sprzedać ten oversize'owy sweter, który mi się mega podoba, Culture, rozmiar M. I wiecie co, rzeczywiście, to jest oversize, ale to jest oversize na M. Bo ja mam S-kę i ja już tonę w tym swetrze. Ten sweter, słuchajcie, jest tak fajny, że mi go po prostu szkoda nosić po domu, a jednak czuję, że jest mimo wszystko trochę za duży, żeby nosić go gdzieś na zewnątrz. No i ten domowy sweter, to go szkoda. Zobaczcie, on ma takie rozpięcie, taki zamek na całej długości. Można go całkiem rozpiąć, chociaż szczerze to nie wiem po co, bo jak rozepniecie cały sweter, to nam spadnie. No ale taka ozdoba chyba. Można sobie trochę rozpiąć u góry. Ma bardzo fajne... Oj. Ma bardzo fajne takie ażurowe rękawy. Tutaj możecie zobaczyć, bo mi prześwituje kolor. I jest taki mechaty w ogóle. I on ma w składzie wełnę. Nie jest to 100% wełna, ale jest, ma śliczny kolor. Taki naprawdę piękny, śliwkowy kolor i takie włoski przyjemne. Bardzo fajny sweter, naprawdę. Jeśli lubicie takie oversize'y, to jest mega zdobycz. To jest tak, 23% wełny, 19% moheru, czyli niecałe 50% mamy tutaj naturalnych włókien, czyli wełny z moherem. No i naprawdę ten sweter Wam bardzo też polecam, bo jest mega, jest przepiękny, ale no niestety trochę przesadziłam z rozmiarem. No i teraz ten mój sweter Arabella i Addison, niestety go sprzedaję, bo jak wiecie, już mówiłam właśnie przedtem, że rzadko noszę te jasne rzeczy, ja szczególnie jasne dżinsy, a on tak szczerze to tylko do tych jasnych dżinsów go nosiłam, bo do leggingsów jednak się okazał trochę za krótki, za bardzo się czuję taka obnażona, wiecie.
więc nosiłabym go tylko do tych dżinsów, a do tych dżinsów najczęściej noszę ten sweter taki mój z szerokimi rękawami, no i będzie znowu leżał. I to też jest przepiękny sweter z wełną, nie wiem nawet ile tam procent wełny, ale już Wam powiem. O, 80% wełny, lambswool, tak. No i naprawdę jest fajny, taki nowoczesny. Tu ma paski, tu ma takie gwiazdki, świetny zestaw kolorów, także bardzo Wam też polecam ten sweter, bo jest świetny. No, gdybym miała więcej rzeczy w takich kolorach, takich niebieskościach i takich jasnych barwach, to bym go zostawiła na pewno, no ale znowu, to jest kolejna rzecz, która mi leży i noszę ją znowuż raz na rok. No i bez sensu, prawda? Bo ktoś może skorzystać. Teraz mam świetny sweter, też z fajnych włókien. Słuchajcie, to jest Top Shop i on ma też mohair w sobie i wełnę, już Wam mówię. Mohair i wełna stanowią w sumie 60%, po 30%, czyli 40% poliestru ma w sobie. No natomiast 60% naturalnych włókien to jest też bardzo fajny skład. To jest cieniutki sweter, zobaczcie, on ma taki... taką cieniutką strukturę, trochę przezroczystą, więc ja pod to nosiłam sobie body albo pod koszulek i leginsy. I to jest bardzo wygodne, to jest właściwie taka sukienka. Jak, jeżeli macie niski wzrost, to normalnie możecie to używać jako sukienkę na takie czy leginsy, czy takie bardzo grube rajstopy i jakiś spód. Bo to samo to jest zbyt przezroczyste, chyba że jest Wam tak gorąco. I ma świetny ten golf, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Taki właśnie lejący golf z przodu, duży. I to też można jako szalik używać potem, jak się ubierzecie. Bardzo praktyczna rzecz. Naprawdę fajny i jest przemiły to, że on ma mohair, ale to jest takie milusieńkie w dotyku. W ogóle to nie gryzie. Ten sweter naprawdę, ja myślałam, że to będzie właśnie gryzło, a to jest sweter, który absolutnie nie gryzie i ten taki biskupio-fuksjowy kolor bardzo fajnie wygląda i ładnie podkreśla cerę, naprawdę. A dlaczego go nie noszę? Bo znowu nie mam już rzeczy w takich kolorach, serio. Miałam kiedyś takie spodnie, miałam więcej też szarych dołów takich, które mi pasowały, takich wąskich, no i teraz już właściwie nie mam i po prostu ten sweter znowu już leży i raz w roku go wkładam. Ostatnia dzisiaj rzecz to będzie taki kardigan długi, cudowny jest ten kardigan, to jest firma Sisley, więc bardzo dobra marka i ten kardigan, kochani, jest z czystej wełny, 100% wełna z merynosów, ma guziczki takie ciemne, jest bardzo fajny i znowu nie mam go do czego nosić, bo już nie mam tych fioletów takich, co kiedyś szalałam. Jeżeli lubicie fioletowy i piękną wełnę, zobaczcie jaka to jest milusieńka wełna, to bardzo Wam ten sweter polecam, będziecie zadowoleni. To jest taki raczej węższy kardigan, ale długi. No i ten sweter jest naprawdę bardzo jakościowy, także to jest wszystko, jak chodzi o te rzeczy, które będę wystawiała na Vinted. Sukcesywnie będę je wkładać, postaram się w takich dwóch czy trzech partiach je wstawić, także jeżeli jesteście zainteresowani, to Was bardzo serdecznie zapraszam i pamiętajcie, żeby powiedzieć, że jesteście moimi subskrybentami i wtedy dostaniecie ode mnie dodatkową zniżkę. Jeszcze przypominam, że wysyłam tylko paczkomatem bez etykiet, także weźcie pod uwagę to też w kosztach, dlatego też zniżkę daję, bo po prostu no, ten koszt wysyłki będzie trochę wyższy, ale po prostu ja tutaj w tym miejscu, gdzie mieszkam, nie mam możliwości za bardzo wysyłania pocztą, mam za daleko na pocztę i to jest dla mnie po prostu zbyt czasochłonne, żeby dojeżdżać z każdą przesyłką na pocztę. Stąd po prostu taki system wysyłania. Także będzie potrzebny zawsze e-mail, telefon i imię i nazwisko oraz adres Waszego paczkomatu lub adres domowy, jeżeli wybierzecie taką opcję z adresem domowym. Kochani, jeszcze przypominam Wam, że mam moje lubutyny czarne na Vinted. Zniżyłam już cenę i jeszcze dla moich subskrybentów będzie jeszcze niższa. To jest mega gratka, bo to są przepiękne vintage lubuteny w idealnym stanie, bez absolutnie żadnych uszkodzeń. Na tej modnej teraz kaczuszce, czyli ten kitten heel, malutki obcasik, przepiękne buty. Namawiam Was serdecznie, bo teraz jest akurat moda na te kitten heels i to są takie buty, nie dość, że w top trendach, będą idealne na wiosnę, bo niewielki obcasik, a są bardzo, bardzo kobiece i mają rozmiar 36 typowy. Myślę, że jak macie 35, takie większe, to też będą dobre, bo niestety ja mam 37 i no mieszczę nogę, ale nie da się za bardzo w nich chodzić. Ja mogę w nich stanąć i zaprezentować, ale to wszystko.
Kochani, serdecznie Was już zapraszam na kolejny filmik, czyli te topowe rzeczy, druga i mam nadzieję ostatnia część topowych rzeczy z roku 2021. I oczywiście niedługo będę też komentować najnowsze dziwne trendy na nowy rok. Także zapraszam Was i oczywiście Hollumpeksowy też bardzo, bardzo niedługo. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w kolejnym filmie.